samotna, prywatna wycepka. Cały mankament, że może troszeczkę za blisko brzegu. Ale no, już to. Wystarczy. Oczywiście jesteśmy nad Oceanem Indyjskim. Tu jest chyba szelf. Cały orszak, który jest ten na czele. Czymś takim, tylko w kolorze czerwonym. Pięknie. Jesteśmy w miasteczku, no nie wiem, powiem będzie miasteczku na mapie. W każdym razie miasteczku, w którym no, musimy robić zaopatrzenie, jako że przy hotelu nie ma nic. Jesteśmy 7 km za miastem. Przyjemność powrotu kosztuje 150 rupii. Właśnie, takim sprzętem. Wujek dostał stówę za to, że nasz nie wujek, szwagier, który nas tutaj odprowadzał po swoich szwagrach, żeśmy zakupy zrobili. Ale w ogóle jest cudno. Tak, wszystko tutaj trąbi, wąska. Znajomi są przed nami, właśnie będziemy ich chyba wyprzedzali, bo tutaj nikt nie może jechać normalnie. Koniecznie jeden drugiego musi obtrąbić i wyprzedzić. Very, very big man. O jest, jeszcze szoferkę trzeba filmować. Tak to wygląda z przodu. Tu właśnie dojazd jest. Tak, za trzecim bananowcem w lewo musimy stanąć. No, angolstwo idzie na spacer. No. Mijamy. O, jakaś nietypowa. Nie tutaj rzeka chyba. Żadna nie reaguje w ten sposób. Widok z plaży przyhotelowej. Odszedłem jakieś 200 metrów i filmuję właśnie to, co tutaj się znajduje. Majka została na leżaczku, wrócę do niej zaraz, bo to jest w sumie nudno. Tak to wygląda. Nasz hotel jest mniej więcej no, za ostatnią z tych łodzi po lewej stronie, jakieś 200 metrów. Ja sobie zrobiłem taki spacerek, bo bardzo mi się podoba ta wysepka, którą tam widać w głębi. Byliśmy już po zaopatrzeniu, w związku z tym no, świeża porcja raku chłodzi się przy klimatyzatorze, bo lodówek nie mamy. No i można jakoś ten czas spędzić, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to proste. Chyba, że będzie pogoda taka jak teraz, bo jeżeli będzie słonecznie, to ja się wścieknę tu na tej plaży. No i będę musiał szukać jakichś innych sposobów spędzenia wolnego czasu. No to jak widać, za dużo ludzi nie ma. Jest enklawa około 10 hoteli ogrodzonych. Nie bardzo chronionych przed tubylcami. No ale jeszcze tutaj jest w miarę spokojnie. Nie jesteśmy tak nagabywani jak no, w mieście czy gdziekolwiek indziej. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Piękne te wireczki są. Tak szybkie, że nie wiem czy zdołam schwycić. O damy. Całkiem się pogubiłem. Troszkę ta moja kobieta przesadza, widzę.
Na Antarktydę chce iść, a tam już tylko po prostu Antarktyda została przed nią. Poruszamy się podobną taksóweczką, taką jak następna, sąsiednia. Nasz szyber. A tu mamy taką dziurę w dnie, przez którą ewentualnie można oglądać rekiny. Inne żyjątko. O! Ojej! Wiedziałem właśnie, że powinniśmy gdzieś rzec. No właśnie. Ale robaczka. Ale te jakie fajne, te takie brązowe pepitka. Nie wiadomo skąd się to bierze natychmiast. Teraz wiem, jak się robi filmy właśnie o podwodnym świecie. Z jednej strony się rzuca i z drugą. Buchle, bary.